Weźmy się za ręce. Chodź. Więc tak, dla mnie miłość jest przede wszystkim zaufaniem, pełnym zaufaniem i oddaniem, no i też poświęceniem. Dla mnie miłość to jest, no na pewno poświęcenie. Mhm. Zaufanie też, jak najbardziej. No i taka jakby można powiedzieć nadzieja na coś lepszego, tak? Jakimi jesteście kochankami? Namiętnym. Na pewno. Staram się czarować. To znaczy, jak czarujesz, co to znaczy? Swoją osobą. Aha. Swoją osobą, swoimi gestami, zachowaniem. Aha. No właśnie, jak teraz patrzę ci w oczy. Aha. I lubię. Masz ładne oczy. Dziękuję. Kochankami. Ciężko mi powiedzieć, to chyba moje byłe powinny się wypowiedzieć, bo no samemu właśnie, to ciężko tak jest ocenić. Samemu siebie oceniać. Ja myślę, że najważniejsze, kiedy jest to w związku, to uczucie, no tak. To wtedy wszystko gra i wtedy wszystko wychodzi jak najbardziej dobrze. No, myślę, że też tak uważam. Więc to jest najważniejsze. Wtedy wszystko już tak, się z tym wiąże samo i samo idzie, to jakoś przez ciebie wychodzi. To silniejszy. To co, przeciąganie linii? Chyba odpowiedź nie jest trudna, kto jest silniejszy. No dobra, zobaczymy. No nie wiem, to chyba tu musimy, nie? Tak. Znaczy, kto silniejszy? No nie, tak. No dobra. A poczekaj, bo tu masz zaznaczony... Aha, przepraszam. No dobra, okej, okay, no. Nie no, dam ci fory. To nie? Nie no, już nie wiadomo, że... Chyba odpowiedź na to pytanie nie jest zbyt trudna i skomplikowana. No, raczej, kto no, jest chyba, że nie wiem, no masz tyle siły od tego nie. biegania, że... Raczej nie mam jakichś ukrytych zdolności. Bo powiem ci, że czasami się można zdziwić. No. Tutaj nie, raczej... Nie podnoszę w wolnym czasie, nie wiem, betonowych klocków. No, to wiesz, różni ludzie różne rzeczy lubią. Andrzej, randka w łóżku. Premierowy odcinek już we wtorek o 22:30. Tylko w TLC.